Mieliśmy dzisiaj rano bardzo fajną dyskusję dotyczącą roli współczesnego informatyka w ogóle w świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy, właściwie już można powiedzieć, że jest cyfrowy. Bardzo ciekawe wypowiedzi. Wcześniej wypowiedzi poprzedzone były takimi opracowaniami, które przygotowały osoby, które wypowiadały się i przedstawiły swoje autorskie wystąpienia, zebrane później w takim specjalnym opracowaniu dotyczącym właśnie roli współczesnego informatyka w świecie. Po co to robimy? Uruchamiamy debatę środowiskową, dlatego że zawód informatyka w tej chwili jest jednym z kluczowych zawodów, które w tej chwili są na naszym rynku pracy, ale w ogóle nie tylko rynku pracy. W ogóle dyskutowaliśmy o tym, kim jest informatyk, jak się różni zawód informatyka od takiego czystego, prostego spojrzenia na kogoś, tego nazywamy potocznie informatykiem. Bardzo dużo spraw jest jeszcze do wydyskutowania. Dyskusja się oczywiście nie skończy, ale na dzień dzisiejszy tą dyskusją i tym, co po tej dyskusji nastąpi, staramy się postawić taką swoistą kropkę nad i. Chcemy przygotować takie opracowanie, które nazywamy dokument refleksyjny, kim jest współczesny informatyk. Ten dokument ma służyć później nam, informatykom, naszemu towarzystwu, do tego, ażeby artykułować pewne oczekiwania, pewne wizje w stosunku do pracodawców, w stosunku do nas, również do nas samych. To jest niezwykle dla nas istotne.